Dzikusek już do nas przyjechał. To jest taki mały grubasek, zobaczcie. Trochę masz tutaj tę grzywę zmierzwioną, ale nie będę na razie cię tutaj rozczesywał, bo się jeszcze zdenerwujesz. Taki jesteś troszeczkę ten. Sianku, chodź. Mogę cię pogłaskać? Mogę cię pogłaskać? No chodź, nie bój się. No chodź. Nie chcę, nie będę go stresował, dopiero jest u nas pierwszy dzień. Także musisz sobie tutaj pochodzić z konikami, z osiołkami, zobaczyć, że jest ok tutaj, że się nic nie dzieje. O, jego łatwo jest rozpoznać, bo ma takie kropeczki na nosku, cztery białe. Po tym cię rozpoznać można, co? Kawalerze, dziękujemy tutaj z dzikuskim za pomoc w ratowaniu. Trochę u nas deszczowo jest, no ale taka pora roku. To jest właśnie takie dziwne, bo tam jest taka duża stodołka, gdzie mogą się chować. No i część tam się koni chowa. Ale niektóre sobie stoją po prostu tak tutaj. Się ciepło jest zresztą. Także dziękujemy jeszcze raz. I pozdrawiamy ze starego Polesia. O, zobaczcie te kropeczki na nosku. Po tym będzie można go rozpoznać, tego dzikuska małego. A my go tutaj oswoimy, także może nie będzie taki dziki. Zresztą tutaj nie ma nic do roboty. Nikt ci nie będzie kazał wozić go na grzbiecie. Nic nie będziesz musiał robić, tylko to, co będziesz chciał. No, wszystko będzie dobrze.